Już nikt nie pozostał w podziemiu. Wszyscy martwi. Idziesz do Asgora, aby dokończyć dzieła. Nikt cię już nie może powstrzymać. Chodzisz do sali sądu. Tak. To zawsze stał ten błazen Sans. On zawsze ciebie sądził w tym miejscu. Kiedy przypominasz sobie o tym fakcie, oblewa cię zimny pot. Wiesz, że kara za twoje zbrodnie. Może być tylko jedna. Jaszka, widzowie, to Jakub Ciołel i zapraszam was na kolejny materiał na kanale. Dzisiaj zmierzymy się w walce z Sansem w Bad Time Simulator. Link do samego Bad Time Simulator znajdziecie w opisie. Jest to darmowa strona na GitHubie. Każdy może w nią, każdy może zagrać ten symulator. Można śmiało powiedzieć, że domyślnie służy on do trenowania walki z Sansem, ale jako że nie będziemy przechodzić Genocide Run w Undertale, to żeby nie było, że uciekam od walki z najtrudniejszym bossem, no to proszę. O Jezu. O Jezu. Taktyczne leczenie. Kurde mać. I tak, już raz przechodziliśmy walkę z Sansem. Tylko to było na streamie, ale no nie była to, tak można powiedzieć, prawdziwa, uczciwa walka, bo też walczyliśmy na tym symulatorze, ale na trybie treningowym, gdzie na każdy atak ma się odnawiane całe zdrowie. A to jest tryb normalny. Czyli wyjęty z Undertale. Po prostu musimy kontynuować atakowanie. Nie ma innej opcji. Niestety jakoś wybitny. O Boże, w tej walce nie jestem, jak sami widzicie. Bo dostajemy dosyć mocny wpierdziel. Ale no. Chyba aż tak tragicznie nie jest. O Boże, Boże. A, help me. Ktoś mi mówi, że będzie trzeba zrobić przynajmniej do tego dwa podejścia. No, czas na podejście drugie. Widzimy się w momencie, kiedy będziemy mniej więcej w tym samym miejscu, co w chwili śmierci. Dobrze, a zatem widzimy się po tym krótkim cięciu. Walka idzie całkiem dobrze, chociaż parę razy otarłem się o śmierć. Na szczęście cały czas żyjemy. Kontynuujemy atakowanie, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. Też chciałbym was bardzo poprosić, abyście zajrzeli do opisu, gdzie jest link do anonimowej ankiety odnośnie kanału. Po prostu potrzebuję jakiegoś ten znacznika, określenia, w jakim kierunku powinienem iść z filmami. Na przykład sam teraz nie mam pojęcia, co powinienem nagrywać. No sami widzicie, kurczę, jaki za mnie pro player jest. Dobrze, zatem teraz Sans postanawia wziąć sobie przerwę.
W tym momencie w normalnej walce mielibyśmy wybór, albo oszczędzamy Sansa i giniemy i mamy opcję resetu, albo kontynuujemy walkę. Tutaj jednak walczymy dalej. Bo nie mamy innego wyboru. O, już mamy tutaj pierwszy utrudniacz. Mam nadzieję, że przeżyjemy ten atak. Dobra. Już zaczyna się etap tych mocnych leczeń. O Boże, Boże, Boziu, Boziu. Tutaj już mamy etap, jak Sans nami rzuca po ścianach. O, i pojawiają się kolejne przeszkadzajki w postaci kości na dole. Jest już to druga faza walki z Sansem. I tutaj już nawet za bardzo nie mamy czasu na leczenie czy logiczne myślenie. Po prostu kontynuujemy ataki i sami ich unikamy. O, teraz poczekamy, aż HP nam spadnie do zera i kontynuujemy atakowanie, aby użyć drugiego najmocniejszego leczenia, które wypełni nam prawie cały pasek zdrowia. Oj, oj, oj. Kurczę, żałuję, że nie miałem tutaj kamerki na rękę, byście zobaczyli, jak mi lata ręka. A! O Jezu! Walczymy. Dobra, używamy naszego ostatniego leczenia. Mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji, chociaż już chyba widzę, że użyłem tego za wcześnie. Ej. O nie, ostatni atak. Nie! O Jezu! Tak, z jednym HP udało nam się to dokończyć. O Jezu. O. Ojej. O Boziu. Z jednym HP się udało. Ojeju, było naprawdę blisko. Ojeju. Hu. Ojej. Alright. I guess you win. I w tym momencie walka została zakończona. Udało nam się pokonać Sansa. Z Undertale, ale nie w Undertale, no mniejsza z tym. A zatem to byłoby na tyle. Dzięki wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. Przypominam o ankiecie w komentarzu i w opisie. No i cóż, to byłoby tyle ode mnie. Do zobaczenia niebawem.